Ta wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej powstała w związku z 70. rocznicą mordu profesorów lwowskich, którą obchodziliśmy w roku ubiegłym. Przypomina ona jeden z ważnych epizodów historii II wojny światowej. W losie profesorów lwowskich, można powiedzieć, zogniskowały się losy polskiej inteligencji pod obiema okupacjami. Padła ona ofiarą eksterminacji. Okupanci zakładali, że bez elity Polaków będzie łatwiej podporządkować, łatwiej wynarodowić. Ta historia ma także i dzisiaj znaczenie. Może nas motywować i mobilizować. Myślę, że chociażby studenci, patrząc na losy tych pomordowanych profesorów, mogą potraktować tę historię nie jako zupełnie zamkniętą, ale mogą czerpać z ich życia inspirację i ten los, który ich spotkał, ta okrutna śmierć z rąk okupantów, dzisiaj w jakimś stopniu może być zachętą, aby pójść ich śladem, żeby próbować włączyć się w życie publiczne, tak jak ci ludzie, żeby w jakimś sensie tych ludzi zastąpić.